półtora roku trwa działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. To wystarczający czas, by dokonać oceny ich efektywności w spełnianiu założonych celów. Punkty istnieją w każdej gminie. W Suwałkach są 3, w całym kraju ponad 1500. Punkty prowadzone są przez 4 godziny dziennie, albo rano, albo po południu. Jeżeli chodzi o liczbę osób, no ona jest bardzo różna. Najczęściej wizytę w nich składają i proszą o pomoc osoby borykające się ze sprawami spadkowymi. Wiele porad dotyczy kwestii alimentacyjnych. Jak zauważa Ruszewski, do prawników pracujących w punktach pomocowych trafiają głównie sprawy wywodzące się z kodeksu cywilnego i prawa rodzinnego. Nasz rozmówca twierdzi, że o ile zainteresowanie nieodpłatną pomocą prawną jest duże, o tyle ustawowy krąg osób uprawnionych do korzystania z tego rodzaju wsparcia jest dość wąski. Osoby, które mogą korzystać z tego wsparcia, są ściśle określone ustawowo. To są osoby, które albo są starsze, powyżej 65 roku życia, albo są osoby młodsze, do 26, albo de facto osoby, które korzystają z pomocy społecznej. To wszystko trzeba udowodnić. W jego opinii ta grupa docelowa jest zdecydowanie zbyt wąska. Ten pogląd podzielają także eksperci, którzy zostali zaproszeni do dyskusji przez Najwyższą Izbę Kontroli. Już trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących zmian zasad udzielania prawnego wsparcia obywatelom. Śledzący te prace Jarosław Ruszewski przewiduje, że pojawią się nowe kategorie osób, jak na przykład osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby, które korzystają z pomocy 500+ na pierwsze dziecko, osoby, które mają rodzinę zastępczą, tego typu. No to rzeczywiście spowoduje, że ta pomoc będzie realna i znacznie bardziej trafi do osób, które tej pomocy potrzebują. Eksperci uczestniczący w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez NIK wskazują także na inne problemy. Brak minimalnych standardów świadczonych usług, brak selekcji problemów i zróżnicowania specjalistów. Nierzadko do spraw zgłaszanych przez obywateli bez potrzeby angażowani są specjaliści o najwyższych kwalifikacjach, choć stopień trudności danej sprawy tego nie wymaga. Zwrócono także uwagę na jeszcze dwa problemy. Niewłaściwie prowadzoną kampanię informacyjną oraz chyba największą bolączkę. Brak środków finansowych na edukację prawną i podnoszenie świadomości prawnej obywateli. O tym ostatnim problemie mówi bardzo wielu specjalistów, dostrzegających konieczność prawnej edukacji, szczególnie młodych ludzi. Wszyscy są zgodni co do jednej kwestii. Obowiązująca ustawa, pomimo swych deficytów, umożliwiła setkom tysięcy Polaków skorzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej.